Jak przygotować scenariusz dla studia filmowego? Zaznaczę, że ten konkretnie film jest skierowany do osób chcących zrealizować własny film reklamowy czy edukacyjny dla swojej firmy. Oczywiste jest, że jeżeli nie zajmujemy się tym zawodowo, to lepiej taką realizację zlecić studiu filmowemu. Dobrze napisany scenariusz naszego pomysłu pozwoli zniwelować ilość poprawek i nieporozumień z producentem filmowym. Znając kilka podstawowych reguł scenopisarstwa, jesteśmy w stanie lepiej przekazać producentowi filmowemu to, co chcemy przedstawić za pomocą filmu. Unikamy pisania scenariusza w programach takich jak Word czy OpenOffice, ponieważ te programy nie mają scenariuszowego formatowania, a co za tym idzie, nasz scenariusz będzie mniej przejrzysty i nie będzie spełniał wielu swoich funkcji. Jeżeli podchodzimy do tematu poważnie, scenariusz należy napisać w dedykowanym programie, takim jak na przykład KAT Scenarist. Jest to darmowy program i oczywiście link do niego znajdziecie w opisie filmu. Po otwarciu programu tworzymy nowy projekt i zapisujemy go w odpowiednim dla nas miejscu. Po załadowaniu przechodzimy do strony tytułowej i wypełniamy nazwę scenariusza i wpisujemy autora. Te dwa pola są najważniejsze i będą widoczne na pierwszej stronie scenariusza. Następnie przechodzimy do zakładki Scenariusz i tu zaczyna się cała zabawa. Przy pisaniu scenariusza należy pamiętać o dwóch rzeczach, a mianowicie o tym, że scenariusz składa się z dwóch struktur: struktury formy i struktury technicznej. Struktura formy to sposób pisania i składa się na to kilka elementów. Po pierwsze, zawsze opisujemy to, co widzi widz. Nie opisujemy zjawisk abstrakcyjnych. Nie piszemy, że bohater jest szczęśliwy z usługi, której korzysta, lecz napiszemy, że bohater, korzystając z usługi, uśmiecha się i jest spokojny oraz rozluźniony. Szczęście jest pojęciem abstrakcyjnym, lecz uśmiech, spokój i rozluźnienie jest już konkretnymi działaniami i stanami, które można pokazać. Drugim elementem jest to, że zawsze piszemy w czasie teraźniejszym. Bohater kupuje, bohater uśmiecha się, bohater jedzie samochodem. Nie napiszemy, bohater kupi, uśmiechnie się czy pojechał samochodem. Bo niby jak mielibyśmy nagrać coś, co dopiero się wydarzy lub wydarzyło. Dlatego zawsze opisujemy to, co jest tu i teraz. Trzecim elementem jest zwięzłość. Scenariusz to nie opowieść, w której poprzez długie i wyczerpujące opisy budujemy odpowiednią atmosferę. To za pomocą obrazów, dźwięków i muzyki buduje się atmosferę filmu i nie ma potrzeby, by to wszystko opisywać. Jeśli zaczniemy od długich opisów otoczenia, typu po lewej od kanapy mamy białą biblioteczkę, za którą korytarz wychodzi prosto na aneks kuchenny, w którym znajduje się piec, a po prawej od niego jest zlew, za to naprzeciwko jest włoski okap. Wtedy film robi się przydługi i nudny. I o ile nie zajmujemy się projektowaniem wnętrz czy sprzedażą mebli, to taki opis spowoduje znudzenie naszego klienta. Tak więc opisujemy tylko to, co jest najważniejsze. Tylko to, na co chcemy zwrócić uwagę naszego widza. Czwarty element mówi o strukturze jako całości. Każdy przekaz, podobnie jak film, musi pokazać na początku, czym jest, czyli wstęp. Następnie trzeba rozwinąć przekaz, przedstawić problem, mowa o rozwinięciu. A następnie trzeba z przytupem zakończyć, dać rozwiązanie problemu i nawołać do akcji. Mówimy o zakończeniu. Klasyczna trójaktówka. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie sprawdzają się także w filmach reklamowych i edukacyjnych. Te cztery elementy są podstawą struktury formy scenariusza. Trzymając się tych reguł, studio filmowe nie będzie musiało robić swoich korekt i dawać nam je znów do zatwierdzenia. Zaoszczędzimy mnóstwo czasu na przygotowaniach. Jednak by jeszcze bardziej zaoszczędzić czas i uporządkować cały proces twórczy, powinniśmy pisać scenariusz zgodnie ze strukturą techniczną. Struktura techniczna to zasady pisania i formatowania tekstu w scenariuszu. Scenariusz jest zawsze pisany czcionką 12 Courier New. Pisząc go, będą istotne dla nas cztery rodzaje tekstów, które wybieramy w górnej części programu. A mianowicie nagłówek sceny, akcja, bohater oraz dialog. Na samym początku warto wybrać akcję i na górze napisać coś w rodzaju logline'u, czyli maksymalnie dwa zdania opisujące esencję filmu. Możemy to wykorzystać, by opisać, co film przedstawia i jaki ma cel. Na przykład, film przedstawia zadowolonego klienta,
który zakupił nasz produkt i zachęca widza do skorzystania z naszej oferty. Następnie przechodzimy do nagłówka sceny. W trzech sformułowaniach opisujemy to, czy dana akcja znajduje się w plenerze, czy wewnątrz. Po kropce piszemy nazwę miejsca, a następnie po myślniku wpisujemy porę dnia. Wszystko pisane wielkimi literami. Pod nagłówkiem sceny wybieramy akcję i opisujemy w niej to, co jest i to, co się dzieje. Są to opisy miejsca oraz opisy tego, co robi bohater. Na przykład prezenter stoi przed czarnym tłem i mówi do kamery. Po jego prawej jest zielony ekran przedstawiający scenariusz, który jest na bieżąco uzupełniany. Następnie wybieramy bohatera i wpisujemy jego nazwę. Na przykład prezenter. Pod nim wybieramy dialog i w nim wpisujemy to, co mówi. Teraz, jak zauważycie, program formatuje teksty w konkretny sposób. Taki układ jest przejrzysty i jest tak dostosowany, że jedna strona scenariusza jest równa jednej minucie filmu. Dzięki temu łatwo kontrolować długość naszego filmu. Gdy zakończymy pisanie scenariusza, wchodzimy w menu i eksportujemy projekt. Interesuje nas jedynie eksport scenariusza w formacie PDF. Wybieramy miejsce zapisu i eksportujemy. Pojawia nam się dokument, który od razu możemy wysłać do studia filmowego. Tak przygotowany projekt ułatwi pracę producentowi i przyspieszy rozmowy, a także zminimalizuje poprawki do minimum. Studio filmowe z pewnością przychylniej spojrzy na firmę, która tak przygotowała scenariusz do swojego filmu. Współpraca będzie płynniejsza, a sama praca dużo szybsza.